czasami nawet dziękowałem Bogu, jak takie ciężkie rzeczy mnie spotykały, bo ja też wyznaję taką zasadę, że często te ciężkie doświadczenia to są błogosławieństwem w przebraniu dla nas i czasami porażki Cię potrafią o wiele więcej nauczyć jak zwycięstwa. Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Burdyn i zapraszam na kolejny odcinek Futbolki. Dzisiaj moim gościem będzie człowiek z ogromnym bagażem doświadczeń i naprawdę imponującą mądrością. Zapraszam na mój wywiad z Leszkiem Ojrzyńskim, a tak naprawdę lekcje życia z Leszkiem Ojrzyńskim. Co jest najważniejsze w życiu według Pana? Fu, ale tu strzeliłaś. Dla mnie, według mnie oczywiście, bo to jest tylko moja opinia. Wiara w Boga, tym się kieruję i to mi pomaga w życiu. Rodzina i dobre postępowanie, tak żeby się za Ciebie nikt nie wstydził, żebyś też pomagał innym, bo to też jest przesłanie w naszym życiu, że jak mamy dobry okres, no to możemy też się z tym podzielić, prawda, czy komuś pomóc, kto jest w potrzebie i też tego uczyłem swoich dzieci i mam nadzieję, że będą to robić już kiedy są dorosłe i z racji tego, że jestem trenerem piłki nożnej, no to też chcę pomagać zawodnikom, prawda, i pewne rzeczy im nakreślać, znajdować w nich duży potencjał. To jest moja taka misja życiowa, żeby być dobrym człowiekiem i myślę, że to jest gdzieś ważne, a czasami z racji mojego też charakteru, czasami wybuchowego, czasami człowiek jest za mało cierpliwy i popełnia gdzieś jakieś błędy i trzeba szybko gdzieś to naprawiać, pracować nad sobą i takie jest życie nasze, to są wzloty i upadki i trzeba mądrze przez nie przechodzić, różne etapy masz w życiu i z wiarą iść do przodu. A co ta wiara daje człowiekowi? Znaczy człowiekowi, ja nie mogę tak się wypowiadać jak mi daje bardzo dużo, spokój przede wszystkim i pewne rzeczy też potrafię sobie łatwiej przetłumaczyć czy wytłumaczyć i wiem, że to jest, jak wierzę w Boga, że to jest etap dla nas do tego życia naprawdę doczesnego i tutaj trzeba przez te pewne problemy przejść, tak jak wspomniałem, mądrze przejść i tak, żeby zapracować sobie na niebo, a człowiek jest, wiemy też, że jest istotą słabą i też grzechy popełnia i trzeba jak najlepiej pewne rzeczy robić, żeby tego dużo nie było. Pokusy ci się trafiają, prawda, w życiu i trzeba też nad sobą cały czas gdzieś tam pracować i wiara jest nieodłączna i wiara też mi pomaga przetrwać te trudne chwile, a takich trudnych gdzieś tam w życiu też doświadczyłem. Też pomaga mądrze zachowywać się przy euforii czy radości właśnie, która Cię spotyka, bo wszystko trzeba robić też z umiarem i tak jak wspomniałem, no też jakąś masz rolę w życiu, czy ojca, prawda, czy męża, czy trenera, gdzie też pewne standardy muszą obowiązywać i też jesteś przykładem, prawda, i musisz też patrzeć na to, ale jednocześnie no, nie możesz też być sztuczną osobą, tylko musisz eksponować pewne rzeczy, które masz, czasami lepiej, czasami gorzej i tak jakoś żyć z dnia na dzień, z wielką wiarą, nadzieją, że ten dzień przyniesie Ci dużo radości, no ale jak przyniesie Ci dużo ciężkich chwil, to też musisz przez to przejść i wiara jest pomocna właśnie i modlitwa pomocna w tych ciężkich rzeczach. Czasami nawet dziękowałem Bogu, jak takie ciężkie rzeczy mnie spotykały, bo ja też wyznaję taką zasadę, że często te ciężkie doświadczenia to są błogosławieństwem w przebraniu dla nas i możemy na tym coś dobrego zbudować. Przede wszystkim zastanowić się nad sobą i spojrzeć troszeczkę inaczej na życie i czasami porażki Cię potrafią o wiele więcej nauczyć jak zwycięstwa i nie jeden to powie, który ma taki bagaż, prawda, doświadczeń. Fajnie się to mówi, ale kiedy jesteś na tym etapie zaraz po porażce czy po ciężkim przeżyciu, no to niestety no ciężko do Ciebie, żeby to dotarło, no ale wiara pomaga pewne rzeczy gdzieś tam szybciej wydobyć na prostą, prawda, i przejść do tego pozytywniejszego aspektu życia.
A kto zaszczepił w Panu taką wiarę? Różne etapy były. Od młodości rodzice. Ja jestem jedynakiem i tutaj mieli tylko rodzice jednego gagatka na wychowaniu i zajmowali się mną i od początku, czy wszystkie święta, prawda, i nie tylko święta. Widziałem, miałem przykład ojca, który klęczał, mówił różaniec, modlił się razem z mamą gdzieś i to zostaje ci na całe życie. I tym nasiąknąłeś, potem jak przyszedłem na studia do Warszawy, no to myślę, że w tym wieku takim, prawda, dorastającym, czy człowiek ma dużo pokus, dużo gdzieś to życie się zmienia, no to zawsze jest to zachwianie wiary. U mnie było podobnie. Zresztą widzę u swoich dzieci też takie podobne zachowania. Syn jest w innym kraju, córka tutaj też w Warszawie i od wiary już się odchodzi, coraz więcej ludzi gdzieś patrzy troszeczkę inaczej na to, odchodzi też od kościoła i ja miałem taki sam okres, że no były ważniejsze rzeczy, prawda. Później trafiłem na swoim życiu na żonę, która była bardzo wierząca i razem praktykowaliśmy, razem wyjeżdżaliśmy też na różne zjazdy, prawda, i też ludzi spotykałem na swojej drodze, którzy byli świadectwem w swoim zachowaniu, nie tylko w tym, prawda, że mówi się, że się wierzy, ale też czyny były za nimi i to gdzieś cię utrwalało, plus doświadczenia, które przeżywałeś i widziałeś obecność Boga i cały czas człowiek się rozwija, cały czas pewnych rzeczy się dowiaduje, prawda, nawet czytając Pismo Święte, prawda, jeden fragment codziennie będziesz czytać, a coś nowego ci może przyjść do głowy i to jest ta właśnie wiara, to myślenie o tym wszystkim, że to jest niestworzony świat, cudowny świat, który tak naprawdę no, umysł ludzki ma ciężko ogarnąć, chociaż niektórym się wydaje, że przecież wszędzie są poparcia gdzieś tam naukowe. Ja inaczej do tego podchodzę i czasami jest łatwiej, czasami jest gorzej, czasami zgrzeszysz, czasami no, dobrze się zachowujesz i to jest wliczone w nasze życie i tak to wygląda. Pokus na tym świecie jest dookoła nas bardzo, bardzo dużo i tu no, potrzeba samozaparcia, mądrości. Teraz jesteśmy w okresie Wielkiego Postu. Też jakieś pewne wyrzeczenia człowiek sobie narzuca, żeby bardziej to przeżyć i też się uduchowić, bo takie okresy są i ja to już praktykuję od jakiegoś tam kilku ładnych lat. Teraz jest troszeczkę inna u mnie sytuacja w rodzinie, bo jestem sam, dzieci są gdzie indziej, ja tu jestem w pracy i tak z dnia na dzień wszystko trzeba sobie układać tak, żeby jak najlepiej pracować, jak najlepiej się zachowywać i jak najmądrzej do życia podchodzić. U mnie na Podhalu mówi się, że ktoś jest omodlony. Czy czuł się tak pan od dzieciństwa? Nie, tak się nie czułem, chociaż wiem, że babcia, bo jeszcze babcię mam, 95 lat, mieszka z mamą, bo już ojca nie mam, no to zawsze się modlą za mnie, to może jestem omodlony, bo mama nie ma nikogo innego z żyjących, tylko tak naprawdę, jeśli chodzi o najbliższą osobę, to ma mnie. Też mam dużo gdzieś tam przyjaciół, którzy wierzą, też mam dużo bardzo fantastycznych ludzi, żonę, ojca, którzy odeszli już z tego świata i ja wierzę w to życie pozaziemskie, prawda, i w życie właśnie po śmierci, to myślę, że i oni gdzieś tam też potrafią mnie wesprzeć i może pomodlić się, czy jakoś tam omodlić. I tak jak mówię, no, nasz umysł pewnych rzeczy nie ogarnia i też nie można się nad tym zastanawiać, tylko po prostu wierzysz głęboko, no to wtedy gdzieś ci jest łatwiej, a na każdym etapie gdzieś jakieś takie zwątpienia pewnie przychodzą. To sami księża mówią, którzy, prawda, też praktykują, którzy są gdzieś tam edukowani w tym aspekcie i też mają czasami problemy właśnie, czy takie jakieś znaki zapytania, no bo wiemy, że jakby wszystko było dokumentowane, wszystko było potwierdzone, no to byśmy mieli samych ludzi wierzących, prawda, a tak nie jest. Bycie wierzącym pomaga w szatni?
Nie wiem, mi pomaga, ale ktoś inny, kto na przykład jest niewierzący, albo ktoś wyznaje inną wiarę, może mu przeszkadzać, chociaż tak nie powinno być. No, tolerancja jest wskazana, ja tak samo do tego podchodzę i szanuję, że ktoś wierzy albo nie wierzy, prawda, bo ma do tego prawo i nikt nikogo z tego powodu nie napiętnuje, prawda, czy nie wyszydza, czy wytyka palcem. Tylko no, trzeba żyć, a nas wiara uczy miłość drugiego człowieka i kim by nie był, w co by nie wierzył, no to trzeba szanować i miłować i wspierać. I tak do tego podchodzę, a no, często się spotykamy z takimi teraz zachowaniami, że właśnie gdzieś czy przez inną orientację, czy przez właśnie wiarę ktoś jest wyśmiewany, wyszydzany. Ja sam się spotkałem z takimi opiniami, że żebym nie był może osobą tak wierzącą, może albo no gdzieś tam ktoś zrobił mi zdjęcie, czy pytał o różaniec, prawda, gdzie ten różaniec praktycznie mam cały czas przy sobie, no to bym miał szerzej otwarte drzwi na salony na przykład, czy w niektórych klubach, a przez to gdzieś tracę jakieś tam możliwości, no ale ja pod tym względem no ciężko mam się zmienić, no nie będę pewnych rzeczy gdzieś tam ukrywał, prawda, albo znak krzyża gdzieś robię przed meczem, żeby zdrowie nam dopisywało zawodnikom, żeby jak najlepiej zagrać mecz i tyle, no bo po prostu tak to robię od x lat, prawda, i nie będę siebie oszukiwał, prawda, czy się zmieniał, bo będę liczył na jakąś tam propozycję albo na lepszą opinię może innych ludzi. Gdzieś spotyka człowieka, że tak ten świat jest skonstruowany, że ktoś jest za, ktoś przeciwny, ktoś obojętny i to gdzieś do ciebie dociera, no ale ty musisz być sobą, ty musisz iść przez to życie po swojemu i tyle. O co się pan najczęściej modli? Teologiczna rozmowa, widzę, jakaś taka inna temat. Ale, no, modlę się o zdrowie dla swoich najbliższych, prawda, o mądrość też dla siebie, prawda, o pomyślność dla tego, co robię, wykonuję jaką pracę, no i to są takie największe moje życzenia, przede wszystkim zdrowie, mądrość, skuteczność w tym, co się wykonuje, bo też ludzie ci zaufali, powierzyli ci pracę, bo teraz tu jesteśmy w Kielcach, gdzie pracuję i wiążą z tobą nadzieję, no to też się modlisz, żebyś dobre ruchy wykonywał, mądrze do tego podchodził, bo opatrzność w tym ci może gdzieś pomóc, albo coś podesłać ciekawego, albo kogoś natknąć, no i tak, a z drugiej strony no, trzeba wykonywać, ja też wychodzę z tego założenia, zrób wszystko, co jest w twojej mocy, a Bóg ci pomoże to, co jest niemożliwe dla ciebie, a nie zawsze to się udaje, bo człowiek też dużo błędów popełnia i sam widzę po sobie, że pewne zachowania można było inaczej zrobić, też poznaję tych ludzi, z którymi tu pracuję, bo to jest nowy projekt i nie jestem tu rok, tylko no, kilka miesięcy, może nie kilka nawet, ale to już dwa, trzy miesiące, no to cały czas się poznajemy, a jesteśmy po trzech meczach ligowych i to wszystko się krystalizuje i z wiarą podchodzę do tego, co robię i modlę się też o tych ludzi, którzy mają ze mną kontakt i też modlę się o ludzi, którzy też odeszli z tego świata, żeby tam trafili pod opiekę Boga i różnie z tym bywa, my o tym nie wiemy, prawda, i zawsze też się modlę za tych swoich najbliższych, prawda, ojca czy żonę, którzy już nie są na tym świecie. A bywały modlitwy o wygrany mecz? Też, bo to jest ta skuteczność w działaniu, prawda, czy dobry skład, czy dobre zmiany, zarządzasz drużyną, czy szczęście ci sprzyja, ale to jest tak naprawdę, zawsze mówię przed meczem, niech wygra lepszy, jak zasłużymy na to zwycięstwo, to niech będzie to zwycięstwo przy nas, a wiemy, że w piłce nożnej czasami różnie z tym bywa, prawda, i tyle, no, tak jak wspomniałem o porażkach, są porażki, to też mogą cię więcej nauczyć i wtedy poznajesz też przyjaciół, prawda, bo niektórzy się odwracają, niektórzy poklepują ci, jak jest radośnie i masz takich dużo popleczników, a w porażkach możesz poznać tych najbliższych, najlepszych ludzi, którzy chcą iść z tobą, prawda, albo cię wspierać, a czasami no, widzisz gołym okiem, na kogo możesz liczyć, nie, i wtedy możesz też w pewnych etapach, następnych etapach swojej pracy czy w życiu
brać ich pod uwagę, albo po prostu, bo wie, że to jest troszeczkę takie obłudne i to jest kwestia wyboru, kwestia odpowiedniej drogi. Ludzie wierzący mają też łatwiej, bo w chwilach słabości i bezsilności mają do czego uciekać. No tak, to, tak jak wspomniałem, to jest przede wszystkim łatwiej przejść przez te chwile trudności i też potwierdzenie, widzisz to w życiu. Czasami są jakieś programy, prawda, albo jakieś historie się czyta naprawdę o mega tragediach ludzkich i widzisz tych ludzi, a z tyłu widzisz krzyż albo obraz Matki Boskiej, albo ta osoba dalej wierzy. To jest mega szacunek, że przy tych tragediach życiowych, tych niespotykanych historiach ci ludzie nie zatracili wiary, nie odwrócili się, a dalej wierzą głęboko i są przykładem dla innych i takie historie mnie naprawdę bardzo wzruszają i jestem wdzięczny, że tacy ludzie są dalej i dają sobie radę, chociaż nie wiem, czy sami wierzą w ten cud, który może ich tam na przykład uzdrowić albo zmienić ich sytuację, ale dźwigają ten krzyż i wiedzą, że to jest etap właśnie do tego życia lepszego, które jest przed nami po śmierci i to jest wymalowane na ich twarzach i to jest coś pięknego. Bezsilni jesteśmy też w obliczu braku czasu. No tak jest, tylko brak czasu to też my mamy jakiś tam wpływ na to, żeby sobie to zaplanować, zorganizować i sam się na tym gdzieś tam gubię, bo ten czas można lepiej wykorzystać, a czasami się go marnuje na jakieś takie frywolne rzeczy, czy na łatwiznę się idzie, bo to jest w naturze ludzkiej właśnie, gdzieś tam ta skłonność do lenistwa, czy nieodpowiedzialności, czy grzechu i cały czas człowiek się uczy, cały czas pracuje nad sobą i ten czas się właśnie traci. No i teraz tu rozmawiamy, ale zaraz muszę wracać do drużyny i tego czasu też mamy mało i pewne rzeczy już mamy zaplanowane, pewne jeszcze będziemy planować i tak żyjemy od meczu do meczu, od sytuacji trudnych przez łatwe i to się wszystko gdzieś nam w życiu miesza i do tego trzeba gdzieś mądrze podchodzić, tak jak do planowania czasu. A i tak życie nam pewne rzeczy weryfikuje, zmienia, bo pewne rzeczy planujemy, prawda? O tej godzinie mamy to zrobić, a też nie jesteśmy pewni, prawda? Bo nie jesteśmy alfą i omegą na tym świecie i często te nasze plany się zmieniają. Ograniczoną ilość czasu często też daje nam choroba, ciężka choroba, ale ona też scala rodzinę. A jak jest później po stracie tej bliskiej osoby? Czy ta rodzina dalej pozostaje scalona? No i każda sytuacja jest inna. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że jest scalona, ale z drugiej strony no, syn mieszka gdzie indziej, córka gdzie indziej, ja gdzie indziej, jest nas trójka, bo dzieci już matki nie mają, ja nie mam żony i tyle. No, teraz mam w planie odwiedzić syna i z córką właśnie polecimy na 2 dni, bo taka będzie możliwość i myślę, że łatwiej na ten temat mogliby się wypowiedzieć ludzie, którzy mieszkają razem ze sobą, prawda, i na co dzień widzą te kontakty. My tylko codziennie ze sobą rozmawiamy przez telefon, prawda, i nie mamy takiego kontaktu, bo jesteśmy rozrzuceni, każdy ma swoje gdzieś obowiązki, wspieramy się na odległość. Są momenty, tak jak święta, że uda nam się kilka dni spędzić razem i tyle, a każdy z nas pewne rzeczy odczuwa inaczej. No ja jestem tym najstarszym, prawda, i pewne rzeczy gdzieś tam mogę zorganizować czy dać kierunek, ale dzieci już są dorosłe i też mają swój rozum, swoje postrzeganie i też nie można gdzieś za bardzo ingerować, prawda, a tym bardziej jak się jest na odległość. A czy bycie trenerem ułatwia być ojcem? Nie wiem, myślę, że trochę ułatwia, bo można być bardziej gdzieś konsekwentnym w pewnych ruchach, a wiemy, że to w wychowaniu jest bardzo ważne, ta konsekwencja, a trener do tego dąży, tylko z drugiej strony ja jestem wdzięczny swojej żonie, że zajmowała się dziećmi, bo były też przypadki, że byliśmy w 3 klubach, w których ja pracowałem, to zabierałem całą rodzinę, kiedy dzieci były jeszcze małe i wtedy miałem ten wpływ większy na wychowanie, no ale też był większość klubów, gdzie
gdzie sytuacja była niepewna, bo w tej profesji jest tak, że jedziesz do klubu, wierzą w ciebie, a za pół roku już cię może tam nie być i dzieci, kiedy były starsze, no to już wtedy żona zostawała, albo bardzo malutkie jak były, zostawała z nimi, a ja jechałem do pracy i przyjeżdżałem raz na tydzień albo na dwa. I tak naprawdę to bycie trenerem nie było odczuwalne w moim domu, no, jeśli chodzi może o syna, bo on też poszedł w ślady i uprawia piłkę nożną, no to wtedy gdzieś tam te rozmowy, czy analizy, czy treningi wspólne, no to wtedy gdzieś tam to mu pomogło, ale w takim zachowaniu, no to kiedy byłem w domu, jak byłem na bezrobociu albo byłem na święta, czy na jakiś krótki urlop, no to wtedy mogłem się wykazać jako ten wychowawca, ojciec, prawda, i te aspekty trenerskie mogły się przydać, ale to taki ojciec od święta czasami był, a kiedy dzieci, czy rodzina była ze mną, to wtedy ja dzieci zazwyczaj odprowadzałem, odbierałem, tak sobie plan układałem, żeby też być aktywnym i przede wszystkim no, wieczory miałem dla rodziny, bo tak to gdzieś wyglądało i wspólne gdzieś tam zabawy mogły być, ale wiem, że też dużo błędów popełniłem jako ojciec, bym to inaczej poukładał, no ale tak mi się wydaje, że inaczej, a nie wiadomo do czego by to doprowadziło, dlatego też nie lubię gdybać, ale tak jakbym coś pomyślał, no to pewne rzeczy bym gdzieś mógł pozmieniać, ale lepiej patrzeć na to, co jest teraz i w najbliższą przyszłość, jak gdzieś patrzeć, rozglądać się za plecami. A czy piłka i rodzina mają wspólny mianownik? Zależy. Ja z synem mogę mieć taki wspólny mianownik, bo razem w tą piłkę kochamy, prawda, i gdzieś analizujemy i tu można tak powiedzieć, ale z drugiej strony ja bym rozgraniczał ten wspólny mianownik, bym nie brał pod uwagę i dlatego dobrze jest dla trenera, dla zawodnika, co jest ciężkie, nie przynosić tego wszystkiego do domu, frustracji. Wiadomo, łatwiej gdzieś tam się cieszyć, prawda, po wygranych meczach czy sukcesach, ale po prostu tą pracę zostawiać poza murami domu, a w domu żyć rodziną, ale to tak się mówi, a nie jest to łatwa sprawa, bo nieraz wracasz do domu i musisz analizować mecze, musisz ten czas nadrobić, który zaraz cię ściga i ten najbliższy mecz jest bardzo, bardzo szybko, bo czasami tak jest, a ja pracowałem w klubach biednych, gdzie nie miałem ludzi od analiz, prawda, bo musiałeś sam to zrobić ze swoimi asystentami i tego czasu gdzieś zawsze brakowało, prawda, plus przygotowanie treningu, plus jeszcze inne aspekty i to gdzieś to spadało na ciebie i tyle, no, przede wszystkim uczymy się całe życie, jesteś trenerem, ojcem, próbujesz wychowywać dzieci, no, na dobrą sprawę, ja już mam te dzieci wychowane, chociaż no zawsze trzeba mieć kontakt i zawsze do tych dzieci swoich będziesz podchodził specyficznie i zawsze możesz im pewne rzeczy podpowiedzieć, no ale wiemy, że ten świat też się zmienia. Ja też nie mogę być na bieżąco ze wszystkim, prawda, bo nie starczyło mi tego czasu i wiem, że w niektórych aspektach młodzież jest o wiele lepsza od ciebie, prawda, czy nie możesz w pewnych aspektach im tak doradzić, jakbyś chciał, bo się na pewnych rzeczach już tak nie znasz. A z doświadczenia, komu trzeba więcej poświęcić czasu, więcej uwagi, żeby potem zbierać laury? Chłopakom w szatni, czy dzieciom u progu dorosłości? Myślę, że dzieciom, bo swoim dzieciom, za które bierzesz odpowiedzialność. Chłopaki w szatni, no tak naprawdę masz na nich wpływ bezpośrednio w szatni, w trakcie treningu czy odpraw, ale potem jak idą do domu, to już mają swoje życie i tam ich ktoś inny kształtuje, prawda, czy żona, czy matka, czy ojciec, czy też dzieci, całe środowisko i każdy to inaczej postrzega. Oczywiście możesz mieć na nich wpływ to, co robią poza boiskiem, bo nieraz z takimi gdzieś tam opiniami się spotkałem i z tego się cieszę, że komuś mogłem gdzieś tam coś pomóc, się odmienić życie, ale no twoje dzieci są dla ciebie najważniejsze, no i zawsze rodzina jest najważniejsza, piłka jest tylko piłką, chociaż w danym momencie jak przychodzisz na trening czy na mecz, to nie ma ważniejszych rzeczy, tak przynajmniej ja podchodzę, no ale po treningu jest czas na reset, na rodzinę, prawda,
czy na swoje jakieś też zamiłowania, których też nie powinieneś tracić, a wiem sam, że czasami człowiek się pochłonął pracy i zapominał o sobie, a to też nie jest dobre, bo też potrzeba gdzieś tam pewnego resetu i wyluzowania w niektórych aspektach. I tak jak wspomniałem, no każda sytuacja jest inna, każdy klub czego innego potrzebuje, zawodnik i ty w danym momencie, bo też co roku jesteś starszy, co roku ci się pewne rzeczy zmieniają, czy sytuacja w rodzinie, czy twoja sytuacja, o tak jak ja teraz po 10 latach znalazłem się poza ekstraklasą i to jest dla mnie nowe wyzwanie, nowe doświadczenie i też się tej pierwszej ligi uczę, prawda, bo tak to wygląda, że każda sytuacja jest inna, każda liga jest inna i każde miasto jest inne i tak dalej, i tak dalej. A jak do piłki podchodziła pana żona? No moja żona sportu uprawiała, piłkę ręczną. Ja chodziłem na jej mecze, ona chodziła na moje mecze i poznaliśmy się na AWF-ie. To też jest, była trenerką piłki ręcznej, miała swoje dziewczynki właśnie w ostatnim etapie swojego życia i tutaj za bardzo też w niektórych momentach przeżywała moje mecze tu w Kielcach. Nawet nie oglądała, chodziła tu biegać właśnie, wyładować to, czy się modlić właśnie za osiągnięcia. Nie powinno się tak do tego podchodzić, ale właśnie nasze rodziny najbardziej to przeżywają, czy dzieci, czy najbliżsi, bo wiedzą w jakich czasach żyjemy, w czasach hejtu, prawda? I tutaj nikt nie patrzy na to, że pewne rzeczy gdzieś tam mogą spowodować, że nie jest tak różowo, jak każdy zakładał. Po prostu biją w ciebie jako trenera czy zawodnika, prawda, który miał słabszy moment czy coś i tu nie ma litości. I ci, którzy właśnie nie potrafią odizolować się od tego, to mają gdzieś problem. I żona tutaj też miała taki etap właśnie, że gdzieś miała problem. Też mam kolegów, dużo trenerów, to też mi opowiadają o sytuacjach w swoich domach. No to też jest podobnie i bardziej rodziny przeżywają jak my, bo my się pewnych rzeczy gdzieś tam uczymy. Wiemy, że musimy się do tego przygotować, że nie znasz dnia i godziny, bo tak to wygląda. No, po meczach wygranych czasami cię zwalniają, prawda, albo po jednej porażce nikt nie patrzy na to, że to jest okres tylko przejściowy, tylko prawda, następny etap w twoim życiu gdzieś tam nadchodzi, a rodzina to odczuwa najbardziej, prawda, przez właśnie, przede wszystkim przez hejt, te opinie, takie spojrzenia, bo wiemy jak to wszystko działa. Najłatwiej być gdzieś tam w świetle Jupiterów na świeczniku, bo najłatwiej cię strącić stamtąd i wiesz dobrze, że jak ci nie idzie, no to na falę krytyki musisz być przygotowany i to też doświadczasz z życiem, prawda, i z następnym etapem swojego życia czy pracy, a momenty są trudne. No, czasami jest tak, że cały stadion śpiewa z zadowoleniem, a czasami jest tak, że cały stadion cię wyzywa na przykład, bo tak to czasami wygląda. Czyli pierwsza randka to był mecz piłki nożnej czy mecz piłki ręcznej? Nie, randka to był, poznaliśmy się na urodzinach koleżanki w takim pubie blisko AWF-u i tam się poznaliśmy i tam coś zaiskrzyło, tak to można nazwać i potem gdzieś spędzaliśmy coraz więcej czasu, te mecze, tak jak wspomniałem, odwiedzaliśmy, trzymaliśmy się, zresztą ta grupa na AWF-ie była wtedy fantastyczna, bo dużo z tych, nie tylko z tego rocznika, bo żona była młodsza, z młodszego rocznika o 2 lata. I jak ja byłem na trzecim roku, to ona przyszła na studia, to ja już byłem taki student pełną gębą, a ona nowicjuszka i zawsze ci studenci, którzy patrzą, że przychodzą nowi studenci, no to gdzieś tam szukają gdzieś tam czy przyjaźni, prawda, czy jakiś tam wtedy często się imprezowało, gdzieś spędzało czas ze sobą, nie w telefonie, prawda, czy na swoich jakichś tam innych social mediach, bo wtedy tak to nie było rozwinięte, wtedy chyba jak żona zaczynała jeszcze pewnie internetu, tak nie było w Polsce, no telefony już były, ale więcej czasu właśnie było na te kontakty bezpośrednie, a teraz z tym gdzieś mamy większy problem i dużo ludzi gdzieś tam się poznawało i wymieniało uwagami, prawda, i te wspólne jakieś tam mecze czy imprezy, no to życie kwitło studenckie całkowicie inaczej jak to jest teraz, czy nawet po tym etapie, kiedy ja skończyłem studia, to już jak też odwiedzałem, jak żona jeszcze kończyła studia, to
to też się widziało, że to już całkowicie w innym kierunku poszło i inna jest też mentalność, inne czasy też się gdzieś tam zmieniły. Każdy już myślał o przyszłości, o swojej pracy, a nie myślał o tym, żeby jeszcze mile spędzić czas, tylko już trochę ten umysł zdążał do takiego życia w pełni dorosłego. A co dała panu piłka nożna, jakby pan miał tak podsumować? Dała te emocje, które przeżywałem, które przeżywam czasami, te porażki, które miałem, też mnie nauczyły pokory do życia, sukcesy tak samo nauczyły, że nie zawsze jest różowo, a przede wszystkim to jest moja miłość, piłka nożna i tutaj ta praca mi daje satysfakcję. Oczywiście jeszcze jak jest grono ludzi dookoła ciebie, z którymi się rozumiesz, z którymi się lubisz, no to jest przyjemnie, prawda? Gdzieś pracować i zawsze gdzieś to budujesz, tą otoczkę, czy z zawodnikami. Mówi się, że wyniki budują atmosferę, to jest prawda, ale też można poza wynikami też coś fajnego stworzyć, ale jest o wiele, wiele trudniej. No i bez piłki nie wyobrażam sobie życia. Zresztą tak syna też wychowałem, czy na pewnym etapie wytrenowałem, żeby też był przy piłce i tą piłkę miał zakorzenioną i na razie to robi. I przede wszystkim piłka nożna to też poznawanie jest ludzi. No, tyle ludzi, co poznałeś. Teraz wiesz, że nawet masz po tym etapie trenerki przyjaciół, gdzie cię wspierają. Powiedział pan o emocjach, że piłka dała panu emocje, a czy dała im upust w tych gorszych momentach? Też dała. No. Miałem różne okresy w życiu. Tutaj w Koronie przeżywałem wspaniały okres, że nasza drużyna była liderem w Ekstraklasie, a następnego dnia po tym meczu, właśnie gdzie wyszliśmy na pozycję lidera, po meczu ze Śląskiem Wrocław, który zdobył właśnie Mistrzostwo Polski w tym sezonie, dostaję wiadomość, że ojciec mi zmarł. Zresztą dwie godziny wcześniej ojciec do mnie dzwonił z gratulacjami, a za dwie godziny dostaję telefon od wujka, że ojciec nie żyje i musiałem przejść to przejść. I praca, piłka nożna, opieka tych najbliższych ludzi, czy wspieranie ich mnie w tych trudnych chwilach wiele pomogło. I bez tych ludzi na pewno inaczej bym przechodził, bez piłki inaczej bym przechodził, a tak to od razu gdzieś tam ten umysł miałem zajęty. Oczywiście no nie był to łatwy okres, ale łatwiej było dzięki piłce. Podobnie było po śmierci żony, gdzie ten światek piłkarski się też zjednoczył, dało znaki mojej sympatii, że są ze mną, bo czy zawodnicy mi pomogli, czy mnie odwiedzali, czy kibice na trybunach transparenty wywieszali, czy zawodnicy wychodzili w koszulkach, że mnie wspierają, no to coś pięknego jest i po to też pracujesz, prawda, żeby pomagać sobie, a jak ty potrzebujesz tej pomocy, no to też zobaczyłeś wsparcie i jestem im bardzo wdzięczny za taką pomoc i to wszystko jest dzięki piłce, prawda? I zawsze wiem, że mam takich przyjaciół dzięki piłce, czy swoich dawnych zawodników, czy współpracowników, na których mogę liczyć. I zadzwonię o 3, o 4 nad ranem, oni przyjadą, jak jest poważna sytuacja i pomogą, a bez piłki bym tego nie miał. I to są wartości naprawdę dodane, że praca pracą, ale te zażyłości, które są między tobą a ludźmi, z którymi masz okazję czy pracować, czy spotykać, no to są bardzo, bardzo duże, bardzo wartościowe i zostają na całe życie. Zresztą tu w Kielcach też mieszkaliśmy całą rodziną i poznaliśmy sąsiadów, którzy mieszkali w bloku obok nas i tak naprawdę powierzyli nam swoje dziecko, mi i żonie, bo jesteśmy chrzestnymi i dziecka. No teraz ja tylko zostałem i to jest mały Fabianek, który tu mieszka dalej i oni tu pracują, żyją. No to też dzięki pracy tutaj w Koronie pewne rzeczy ci zostają na całe życie, czy osoby, z którymi jesteś związany. I tak to wygląda. No przede wszystkim z każdego dnia próbuj wyciągać wszystko, co jest najlepsze, pozytywne. Nie jest to łatwe, no ale trzeba gdzieś tak działać, a piłka daje ci te emocje i upust, prawda, i też te wartości dodane, o których tu wspomniałem. A czego było w ostatnich latach w panu więcej? Buntu czy takiego zaufania, że wszystko jest po coś?
Oj, różne były okresy i buntu, i wykrzyczenia pewnych rzeczy, ale też wszystko jest po coś. Ja zawierzyłem opatrzności i się tego trzymam i tak jak nam się coś wydaje, że coś jest dla nas mega tragiczne, no po prostu no tak jest. W życiu są tragedie, ludzie przeżywają straszne tragedie, no teraz jesteśmy, prawda? I w dobie koronawirusa, który zabiera dużo ludzi i odchodzi dużo ludzi, jesteśmy w dobie wojny, prawda, gdzie tu za naszą wschodnią granicą dzieją się masakryczne rzeczy i tak to w życiu jest. Bywało od kilkudziesięciu czy kilku tysięcy lat, że są wzloty i upadki i czasami jak cię to spotyka, no to możesz się zbuntować, możesz mieć tą złość, wykrzyczeć, no ale też jeśli tu o swoich spostrzeżeniach mogę powiedzieć, no to ja wierzę, że to jest ten etap w życiu, gdzie musisz wykazać się mądrością, że masz dalej rzeczy do zrobienia na tym świecie i musisz dążyć, iść do przodu, a nie siedzieć, załamywać się, czy wpadać w jakieś nałogi, bo to jest najłatwiej gdzieś uciec, odizolować się i albo zatopiać smutki, czy w narkotykach, czy w alkoholu, bo często tak gdzieś bywa, a przez te moje doświadczenia, przykre doświadczenia też poznałem dużo ludzi, którzy przychodzili przez podobne etapy, nawet i gorsze etapy, większe tragedie, bo się do mnie odzywali, opowiadali mi o pewnych rzeczach, czy mnie wspierali, opowiadając o swoich historiach życiowych. I tych ludzi poznałem bardzo dużo, nie wszystkim też mogło się pomóc, niektórym się udało, prawda, bo człowiek też no jest gdzieś tam na odległość, a na odległość pewnych rzeczy też nie zrobisz, no i widzisz dookoła, jakie tragedie są, a ty masz swoją jakąś tragedię i musisz przejść, masz dla kogo jeszcze żyć, bo gorzej może by było, jakbyś nie miał, ale to zawsze z nadzieją trzeba podchodzić, że pojawi się osoba w twoim życiu, dla której będziesz jeszcze mógł żyć i pomagać i będzie cię wspierała i nie wiemy, co czeka za rogiem, prawda, co zaraz się stanie, prawda, i dlatego trzeba w moim przypadku zawierzyć Bogu i wykonywać swoją pracę czy rolę w tym życiu jak najlepiej można. A czy z czasem takie uczucia jak ból, złość, żal, tęsknota stają się takie niechciane? Na pewno, nie powinno takich być rzeczy, ale takie są. To jest nieuniknione w trudnych momentach i nie można przejść od razu, prawda, bo z pewnymi rzeczami, jak żyjesz codziennie przez 20 parę lat, prawda, czy ojcu powiem, no też 30 lat, 40 lat miałem, jak ojciec mi odszedł, to 40 lat masz ojca, jesteś jedynakiem, ta relacja jest raz lepsza, raz gorsza, ale no i tracisz, prawda, to musi być jakiś moment czy zahamowania, czy jakiegoś buntu, czy rozterki, czy użalania, bo po prostu no, to jest wyrwany kawałek serca, prawda, i całkowicie inaczej życie ci się zmienia i potrzebujesz na to czasu, żeby przez to jakoś przejść, a i tak do końca wiesz, że już tej osoby tu nie masz. Jest gdzie indziej i masz nadzieję, żyjesz z nadzieją, że jeszcze przyjdzie się spotkać, prawda, z tymi osobami i dołączyć do nich. A jak będzie, no to tak jak mówię, nasze umysły są gdzieś tam za słabe na to wszystko. I ból jest, chciałbyś, żeby nie było, żeby było inaczej, no ale z bólem też trzeba żyć. Ten ból też mija, bo niektórzy mówią, że czas goi rany. I to jest gdzieś tam prawda, że każdy dzień nam dodaje gdzieś tam, oddala nas od pewnych rzeczy, no ale zawsze w pamięci to będziesz miał to w sercu i ta blizna gdzieś jest i blizna do końca się nie zagoi, tylko po prostu raz zakuje, raz nie da o sobie znać i tak jest. I czasami jest tych blizn dużo, prawda, jak nas dużo takich doświadczeń spotyka, czasami mniej. I każdy ma swoją rolę do spełnienia na tym życiu, tak to odbieram, czy w tym życiu. I ja żyję, nie wiem ile jeszcze będę żył, ale to nie ode mnie też zależy. No w pewnych momentach mam czy kierownicę w swoim ręku, prawda, ale też nie masz wpływu na tym, kto prowadzi inny samochód i tak dalej. I są różne sytuacje w życiu, przez które przechodzimy raz szczęśliwie i raz potrzebujemy więcej czasu, żeby
dojść do jakiejś tam równowagi. A co jest najtrudniejsze w walce o drugiego człowieka i jak nie zatracić w tym siebie? O nie wiem, to nie chcę się powiadać, za mało przeżyłem, to jest raz, dwa. Każdy człowiek jest inny i inaczej to się odbiera, prawda? Czy nie ma jakiejś konkretnej recepty? Nie ma chyba, no wiara przede wszystkim, nadzieja na to, że sytuacja się naprawi, że będzie lepiej, wspieranie, ile tylko możesz i tyle, no każda sytuacja jest inna i ja nie lubię tak bagatelizować, prawda, czy uogólniać, tylko no każdy z nas jest inny i wymaga innych, czy bodźców, czy innych podpórek, żeby przez jakiś tam etap w życiu przejść. A ma Pan jakąś ławkę rezerwowych, jeżeli chodzi o marzenia do zrealizowania? Mam swoje marzenia sportowe, w pracy. Chciałbym, żeby drużyny, które prowadzę, wygrywały każdy mecz i zdobywały mistrzostwo i reprezentowały nas na arenie międzynarodowej. Też chciałbym być selekcjonerem, bo każdy trener powinien mieć takie marzenia, prawda? Ale też z pokorą do życia podchodzę i wiem, że są pewne etapy, przez które musisz przejść. Zresztą nawet nasi selekcjonerzy, mówię tu o Polakach, też przechodzili przez pierwszą ligę, niedalekiej nawet przeszłości, jeśli chodzi o objęcie steru selekcjonera. Jurek Brzęczek chyba przed objęciem selekcjonera był 3 lata wcześniej, chyba w GKS-ie Katowice w pierwszej lidze. Nawałka podobnie, Adam. Kto tam? Jeszcze Waldek Fornalik też gdzieś był. No, to są te etapy w życiu, komuś by się wydawało, że jesteś gdzieś poza orbitą, ale to cię wzmacnia gdzieś i możesz na tym coś zbudować i takie przykłady gdzieś to pokazują, a marzenia trzeba mieć, bo te marzenia też cię napędzają, dodają pasji, gdzieś wiary. Teraz moim marzeniem jest, żeby Korona awansowała do Ekstraklasy. Nie ma innego marzenia i wszystko robię, żeby tak się stało, a co będzie, no to poczekajmy. Na te rzeczy, na które mam wpływ, próbuję je zmieniać, czy tak układać po swojemu, ale nie na wszystko masz wpływ i wtedy trzeba zawierzyć Bogu, trzeba też zaufać ludziom, którzy ci pomagają, prawda, i wierzyć, że ta praca przyniesie efekty, a efektem dla nas jest zwycięstwo, bo o to gramy, ale też nie możemy też się zatracać, prawda, w tym wszystkim i fiksować i też znaleźć trzeba troszeczkę wypośrodkowania, czasami ciężko to, jak jest presja duża, czy są emocje i tu trzeba cały czas nad sobą pracować. W takim razie życzę spełnienia wszystkich tych marzeń i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Kto wygrał mecz? Korona!